Hej, z tej strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym będę mierzyła ubrania ze sklepu Bloom Chic. Dawno nie było podejrzanego sklepu u mnie, chińskiego, na kanale. Ostatni był 2 lata temu, więc stwierdziłam, że czemu nie, sprawdźmy coś nowego. Napisali do mnie, żebym sprawdziła ich ubrania, żebym sobie coś wybrała, żebym wam tu pokazała, więc wybrałam. Jestem. Sklep Bloom Chic. Jest to film oczywiście przy współpracy, oni mi tam pozwolili wybrać kilka rzeczy, ja wybrałam, pokazuję. No i mamy film, więc zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i lecimy z tym tematem. Na dzień dobry, mam dla Was jesienną sukienkę. Zobaczcie, jaki piękny print. Od razu zwróciła moją uwagę. Rękaw 3/4. Mam na sobie rozmiar 5XL. Od razu Wam powiem, że całe to zamówienie przesadziłam z rozmiarami. Albo ja przesadziłam z rozmiarami, albo oni przesadzili z rozmiarami. Śmiem twierdzić, że oni przesadzili z rozmiarami, bo ja gdzieś tam tą tabelę czytałam, bo ja gdzieś się kierowałam tą tabelą, no i nie wydaje mi się, żebym tak wszystko wybrała. W każdym razie no zdecydowanie za duży rozmiar. Zobaczcie, ile tutaj jeszcze w biuście mam. Sukienka odcinana pod biustem, z kieszeniami, materiał wiskoza, długość półłydki, bardzo przyjemna, bardzo fajna, ale po prostu jest ogromna. Ogromny jest tutaj tutaj to miejsce, za dużo miejsca jest tutaj przy rękawie, tutaj też jest gumka, no ale to wszystko po prostu tak jakoś wisi, to powinno być bardziej tutaj dopasowane, ładny dekolt, no po prostu jakby ta sukienka ma potencjał, w mniejszym rozmiarze myślę, że byłaby spoko, no bo ten materiał i ten wzór, no iście jesiennie się to prezentuje, bardzo mi się spodobała, no więc, więc tak się prezentuje, no jakby wszystko na plus, tylko ten rozmiar nie bardzo. Ona się tam rozmaszowuje do dołu. Nie ma już żadnych falbanek. Czuć, że jest na mnie za duża, dlatego że te kieszenie są bardzo nisko. Ja, żeby dostać do tych kieszeni, to muszę zrobić coś takiego. Więc wydaje mi się, że jakbym wybrała, myślę, żebym wybrała rozmiar albo dwa rozmiary mniejsze, czyli jak mam tutaj 5XL, to musiałabym wybrać 3XL i wtedy ona by troszeczkę podskoczyła do góry. No i te kieszenie byłyby też wyżej, ona by się inaczej prezentowała. No w każdym razie jakby sukienka na plus, tylko nie ten rozmiar, więc od razu Wam mówię, że jest do oddania takie Zusia. Kolejna rzecz to czarna sukienka. Czarna sukienka, chyba mam ją w lepszym rozmiarze, 4XL, chociaż rozmiar mniejszy też by się tutaj zmieścił. Ładny dekolt, krótki rękawek. Materiał to jest niestety połączenie poliestru z bawełną, więc ona jest taka so-so, powiedziałabym. Odcięcie pod biustem i na dole jest bardzo, bardzo marszczona. Na dole bardzo dużo się dzieje. Można powiedzieć, że jest to sukienka taka w typie ciążóweczki, bo jest marszczenie naprawdę, naprawdę ogromne. Ogromne marszczenie, ogromne zakładki są z przodu, a ogromne zakładki są z tyłu, więc tego materiału jest sporo. Tutaj też są kieszenie po bokach. Dosyć wysoko, więc spoko. Są kieszenie. Naprawdę jest sporo. Sporo materiału. Długość jest też tak w płytki, nawet powiedziałabym, że trochę za kolano. No i to jest taka codzienna sukienka, pomykaczka, taka trochę właśnie podomka, taka trochę końcówka lata, początek jesieni, ale raczej bym powiedziała, że jest taka codzienna, raczej bym powiedziała, że jest taka, wiecie, na załatwienia, gdzieś na zakupki, gdzieś coś tam, ten. No i to jest ten materiał, który mnie szczypie. Nie wiem, czy wy też tak macie, po prostu ja mam tak, że to połączenie bawełny i poliestru jest takie śliskie, jest takie kulkowe, ten materiał się kulkuje i zaraz na plecach czuję właśnie tak, jakby mnie coś gryzie, tak jakby mnie coś gryzło, jakby mnie coś szczypało. Taki francuski piesek się zrobiłam przez ten czas, ale od razu wyczuwam, że nie jest to materiał
Bawełniany. W każdym razie no, prezentuje się nie najgorzej. Zobaczycie na przebitkach, prezentuje się nie najgorzej. Tutaj rzeczywiście widać, że ten brzuszek jest podkreślony. Z jednej strony podkreślony, z drugiej strony zamaskowany, zakamuflowany pod tymi falbanami, pod tymi, no nie są falbany, pod tymi marszczeniami, więc naprawdę tutaj się sporo zmieści. Jeżeli lubicie takie kroje, dajcie mi znać, co sądzicie o tej kiepce. No, wydaje mi się, że tutaj akurat rozmiar no jest spoko. Kolejne rzeczy, które zamówiłam i które być może zobaczycie na przebitkach, to są dżinsy. Dżinsy zamówiłam, nie wiem dlaczego, ja nie zamawiałam w rozmiarze 60. Serio, i mam tutaj rozmiar 4XL i 5XL i wydaje mi się, że te rozmiary były takie 52, 54, coś w ten deseń było na, w tabeli. Ja się patrzę, one przyszły do mnie w rozmiarze 60 i powiem wam, że rozmiar jest wielki, wielki rozmiar i zamówiłam jedne takie granatowe i zamówiłam jedne takie w takim kolorze przecieranym. No ja bardzo lubię takie ciemne dżinsy na jesień. Zresztą lubię dżinsy w każdym kolorze, więc to akurat nie ma. No ale chciałam coś ciemniejszego. Na jesień to są nawet akurat z takim zielonym przetarciem. Stwierdziłam, że przymierzę, zobaczę, ale są naprawdę, naprawdę ogromne. I te jedne całkiem nawet dobrze by się prezentowały, bo one mają tutaj taki jakby... O, zobaczcie, one są też tak ściągane. Dodatkowo mają gumkę. Dodatkowo mają szlufki, więc po prostu idealne. Idealne, jakby wam leciały z tyłka. No ale one są naprawdę wielkie. One są naprawdę wielkie, więc jest rozmiar 60. Uważam, że rozmiar jest na mnie tak o 4-5 rozmiarów za duży, jak nie więcej. Także na przebitce zobaczycie, są tutaj podwijane. No jakościowo fajne, rozciągliwe, wszystko spoko, wszystko jest z nimi spoko, ale no nie ten rozmiar. Nie rozumiem, dlaczego przyszedł do mnie taki rozmiar. Nie rozumiem, dlaczego aż taki. Tamte są 60 i te też są 60. Po prostu ogromniaste pory. I one dodatkowo mają bardzo dużo miejsca na tyłek, więc jeżeli jesteście posiadaczkami dużej pupki, dużego tyłka, no to ja wystawiam te dżinsy do oddania, jakby ktoś był chętny, ale no od razu mówię, że one są naprawdę ogromne i za tym ogromnym rozmiarem idzie też bardzo szeroka nogawka, zobaczcie, więc tu jest wszystko duże i nogawka jest bardzo szeroka i one całe są bardzo duże, więc tutaj pomyłka w rozmiarze była za duża, no po prostu nie wiem, nie wiem jak to się stało. Wzięłam rozmiar większy, wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że nie chciałam ryzykować tej 50, którą zazwyczaj noszę, jeśli chodzi o spodnie, tylko wzięłam, wydaje mi się, że wzięłam 54. Wydaje mi się, że patrzyłam na tabelę i tam był rozmiar 54. Nie wiem, czemu oni tego tak do siebie wzięli. No ogólnie dżinsy spoko. Jakościowo spoko, lekko rozciągliwe, streczyk jest, wygodne by były te wcześniejsze, no ale no nie ten rozmiar. I ostatnia rzecz na dzisiaj. Biała sukienka, rozmiar 4XL. Biała sukienka, oczywiście materiał to poliester, rękaw 3/4 z falbanką. Skusiła mnie, bo tutaj z przodu był taki ładny dekolt, ona jest tutaj, o zobaczcie, takie frędzelki tutaj zawiązywana. Tutaj ten dekolt jest z takiego właśnie materiału jakby włóczkowego, z takiego kordonkowego, bardzo ładnie to wygląda. Ona jest taka luźno puszczona, na dole jest falbanka, falbanka w połowie łydki, też są kieszenie po bokach, no słuchajcie, w każdej sukience kieszenie, więc spoko. I ona jest taka bardzo luźna, ona jest taka bardzo tunikowa. Więc tutaj też wydaje mi się, że rozmiar jest trochę za duży, tak patrzę, rozmiar 4XL, o zobaczcie,
W biuście myślę, że, no, że rozmiar mniejszy byłby lepszy. Ma podszewkę pod spodem. Ten materiał jest taki, wydaje się, właśnie porządny. Ten materiał się wydaje taki właśnie lejący i jest bardzo ciężki. Ten materiał, czy ja zobaczę tutaj gdzieś metkę? Ogólnie to bardzo ciężko znaleźć. O, ta podszewka jest nawet tutaj podszyta. Ona jest nawet podszyta, żeby po prostu gdzieś nam nie uciekała, więc ona jest podszyta do tego materiału. No nie, no nie znajdę metki, nie ma takiej opcji, ale jest to poliester, on tak po prostu zgrzybi. Nie jest najgorsza ta sukienka, prezentuje się ładnie. Prezentuje się ładnie, powiedziałabym, że jest taka bardziej letnia. Jest taka bardziej letnia, jest taka bardziej plażowa, ale no nie wydaje mi się, czy ten... Czy ten materiał na lato byłby ok, więc kiecusia kolejna jest taka. Więc to wszystko z tego, co tutaj patrzę. Całe zamówienie, 5 rzeczy, które zamówiłam. No i co mogę Wam powiedzieć o podejrzanym sklepie Bloomchick? Na ile mogę ocenić to zamówienie? No jeśli chodzi o rozmiary, no to myślę, że pała po prostu. Pała taka, że hej, bo wszystko jest jakby za duże. O wiele za dużo, o wiele wszystko jest zbyt obszerne. Jeśli chodzi o rzeczy, nie patrząc już na rozmiary, no to powiedziałabym, że te dżinsy są spoko. Tylko patrzcie na rozmiary i pilnujcie, jeżeli się zdecydujecie. Jeżeli się zdecydujecie u nich zamówić, to patrzcie na rozmiary, koniecznie po prostu skupcie się na tym, żeby wszystko było dobrze. No i powiem Wam, że jeansy spoko, no i ta sukienka wiskozowa jesienna też spoko. Też spoko, też fajny krój, też luźna, też wiskoza, piękny wzór, no nie ma się do czego przyczepić, więc jeśli chodzi o jakość, no to taka... czwóreczka na lajcie, no tylko te rozmiary po prostu to jest dramat, więc zwróćcie na to uwagę. Opowiem Wam jeszcze historię o cle, bo była tutaj historia o cle. Miałam straszne problemy z tym zamówieniem, jeśli chodzi o cło. Dzwonił do mnie pan celnik z FedExu, przejęli zamówienie, przejęli całą paczkę, żebym wysłała im, co tam w środku jest, dla kogo to jest i w ogóle nie wiem, zeserwali się, bo otworzyli paczkę z 5 ciuchami po prostu z Chin. No i strasznie się stresowałam. Oni później wysłali mi jeszcze cło do opłacenia, fakturę z cłem, więc ja po prostu myślę, no kurde, ale mi ta współpraca wyjdzie, jak ja będę miała jeszcze tyle cła do zapłacenia, a była to kwota spora. I muszę Wam powiedzieć, że sklep stanął na wysokości zadania, opłacił mi to cło, powiedzieli mi, żebym się nie przejmowała, że oni wszystko załatwią, zapłacili to cło i wszystko jest w porządku, wszystko jest uregulowane, także nie martwcie się, jakby coś się działo, jakby coś się wydarzało, no to ogarniają, tylko trzeba po prostu dobrze trafić, dobrze im wyjaśnić sytuację. Więc tak, no co Wam powiem, no podejrzany sklep z Instagrama, nie jest to sklep z Instagrama, bo oni się do mnie po prostu odezwali, ale wszystko okej, jakby zamówienie przyszło, cło jak Wam się trafi, to Wam się trafi, ale jak Wam się trafi, no to Wam sklep ogarnie, no i możecie próbować, moim zdaniem możecie próbować, bo jakby dżinsy w chińskich sklepach zawsze wychodzą spoko. Jeansy z chińskich sklepów zawsze wychodzą spoko, w dobrej cenie, znajdziecie w każdym rozmiarze, jak widać, znajdziecie w każdym rozmiarze, są ze streczem rozciągliwe, więc na jeansowe rzeczy możecie tam patrzeć. No i tak, my takie zamówionko, dajcie mi znać, czy Wam się coś spodobało. Czy coś Wam wpadło w oko po prostu, czy też kiedyś tak miałyście, że po prostu przerąbałyście z rozmiarem tak... Tak totalnie, więc jeśli to wszystko, zostawcie łapkę w górę, tak dla wsparcia dla mnie tutaj, że jestem, że mierzę, że sprawdzam również takie sklepy dla Was. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, wpadajcie na kanał vlogowy, wpadajcie na Instagram, a ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!